Oskar. 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 Powiedz coś. Nie powiem. Powiedz coś. Nie powiem. Co tam pijesz? Piję mleczko. Mleczko sobie pijesz? Spubuj. Dobre jest? Ale aż wąsa ci zrobiło, wiesz? To co, jedziemy z tematem? Gdzie dowiedzieć się z tej ochobaki? Będziemy dziś na dole, albo chyba ci pogam. Mamy trzy płyty, zobacz jakie. Ojocie! Jest szaleństwo, co? Teraz będą trzy wytwórnie, moi drodzy. Dwie wytwórnie, jedna płyta niezależna. Ale każda jest na tyle warta, że tylko trzy płyty bierzemy, nie bierzemy więcej, bo tu będzie dużo rozpakowywania. To jest trzeci wymiar. Tak, trzeci wymiar. Tak, trzeci wymiar. Labirynt Records nam powiesz. Ja wiem, kończ. To jest jedno z lepszych wydań w Polsce, podobno, wiesz? Twórnia Labirynt Records wydała tylko jedną płytę w tym roku. Czyli trzeci wymiar. No i zobaczymy, czy to będziesz miał to otworzyć, bo to jest skomplikowane. I co? Hej! Poczekaj. Jest płyta, a wiesz, że to się otwiera, to się układa z tego takie puzzle jakby? Dlaczego? O Jezu! I jak to się robi, Oskar? Poczekaj. Tu widzę jakieś, te zaczepy są chyba... Ja przeczytam, jak to trzeba robić. Najpierw trzeba ułożyć takie auto, wyciągówkę. Wyciągówkę i auto trzeba nałożyć i dopiero wyciągnąć płytę. Wyciągnąć płytę. Mhm. Ale możesz otworzyć całe, zobacz. Najpierw trzeba rzucić, wyciągnąć płytę i dopiero rzucić tą gazetę. Gazetę. Trzeba dostać, żeby... Ja nie wiem tego złożyć. To nie rób! Podrzesz. Powiem wam tak, to jest skomplikowana sprawa, a nie chcę, żeby młody mi się szybko znudził. Ja to ułożę i wam pokażę zaraz, za chwilę. Podobało się, czy nie? Wiesz, jaka to jest płyta? Nie wolno rzucać tą płytą, wiesz dlaczego? Nie. Bo to są ludzie sztosy. Bo ludzie sztosy? To jest Rado Radosny. I to? A to jest Aztek. A to jest Aztek. A ty widziałeś już? Nie. Wiesz, jakich zespół się nazywa? Nie. Dwa słaby. Dwa słaby. Aha, bo oni są słabni, można powiedzieć. No, otwieraj. Jaka to cyferka? A jest super! Chowasz ją? Dla siebie? Tak ci się spodobała? Tak. Rado Radosny, wytwórnia Embryo Nagrania. I ją chowam. Widzę, bo ci się bardzo ta płyta podoba. Będzie do wygrania w konkursie. Oczywiście trzeci wymiar również z autografami będzie do wydania i trzecia płyta również. Ja się tu nie zgadzam, żeby tata chował. Ty się nie zgadzasz, żeby tata chował? Sarkas to niezależny. Sami są płytę sobie wydali, wiesz? Bez wytwórni. A nie! O, ściągaj to. Dobra. Jeszcze zapakowana. Gruba, co? Ale aż tam bałagan się zrobił. Jaki kolor ma? Czarny. Co to jest? Huk. Huk? Otwieramy? Mhm. Wiesz, jak się nazywa ten zespół? Nie. Sarkast. Sarkast. Syn Słońca. Syn Słońca. A Słońce gdzie jest? Tu na niebie. Na niebie? Otwieramy? Aha. Tu będzie dużo ciekawostek. Dlaczego dużo ciekawostek? No, bo jest to wydanie naprawdę bardzo, 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 bardzo pro. Otwieraj, no masz pierwszeństwa. Będziemy otwierać, czy zabiorę to mleko? Będziemy tu otwierać. No, zobaczymy to. Najpierw to? Dobra. Zobacz, ilustracji ile. Nie, nawet nie pójdź. Policzysz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. To jest, co to jest? Kółko. Tu kółko, oj, kojarzy mi się dziwnie, nie powiem.
Mam nadzieję, że sarkast się nie obrazi. Tu jest kółko samo, tu jest kółko dziwne, tu jest kółko z dużą ilością kresek, tu jest kółko z dużą ilością kresek, tu jest strzałka i koniec, i śnieg. To jest unboxing, co? Ale poczekaj, nie skończyliśmy otwierać płyty, mieliśmy teraz płytę zobaczyć. Ty znasz gościa, kto zaprojektował tą płytę? Słońce. Słońce? Nie słońce. Wiesz jak się nazywa pan, który zrobił grafikę do tego? Nie. Forin. Forin. Pamiętasz Forina? Tak. Faja Forin. Tylko Faja Forin. Pamiętasz? Tylko Faja Forin. Myślisz, że się na nas obrażą, że tak rozpakowaliśmy płytę? Nie. Dobra, nie obrażą. Dobra, żegnamy się, moi drodzy. To ci mogę dać. Bąbelkową. Dobrze, dostaniesz. Trzeba się pożegnać. Pożegnasz się? Nie! To uciekaj. Spadaj. Dobra, młody dzisiaj zdeczka głupawkę miał, także moi drodzy, tak się prezentuje trzeci wymiar, odmienny stan świadomości. Złożyłem to na spokojnie, także na półkę dla kolekcjonerów, mega sprawa, jeśli chodzi o wydanie. Dwa sławy, zwyczajne wydanie w porównaniu do trzeciego wymiaru, ze zdjęciem, z autografami, o tym za chwilę, jeśli chodzi o autografy i o konkurs. I sarkast, no sarkast, wydanie, mistrzostwo, wyśmienita robota. Składka, możesz sobie zmieniać, jest, jak mój młody policzył, ile tam było, 21, nie pamiętam już. Za każdym razem front będzie wyglądał zdeczka inaczej. Bardzo też oryginalne wydanie, stąd to zestawienie jakby, bo jeszcze pojawią się wytwórnie, które wypuściły więcej niż jeden album, ale tutaj mamy Embryo, które wypuściło tylko dwa sławy w tym roku. Mamy Labyrinth Records, które wypuściło tylko trzeci wymiar. No a Sarkast wrzuciłem tutaj do tego zestawienia, bo jest to też rzecz nietuzinkowa, jak te trzy albumy. Także czekajcie na muzyczny odcinek o tych trzech albumach. Trzy totalnie różne rzeczy, ale trzy rzeczy na pewno oryginalne i warte sprawdzenia. Także widzimy się w odcinku muzycznym. Pozdrawiam serdecznie, to był Jurkowski i zdeczka Szalony Oskar. Dzisiaj trzeci wymiar, dwa sławy, Sarkast. Do zobaczenia wkrótce. Już poszedłem, a zapomniałem. W odcinku muzycznym będzie mowa o konkursie, a będzie nie lada gratka, bo będą i dwa sławy z autografami, i trzeci wymiar podpisany przez Szada, przez Porka i przez Nula. I Sarkast również z autografami, także no, będzie się działo. Muzyczny odcinek, czekajcie na to, pozdrawiam. Uuu, a wiesz co to jest? Nie. Yeah. To jest płyta szeryfa. Co to szeryfa? To jest OSTR. To STR. Poszalejesz tutaj, wiesz? Jak ta płyta się nazywa? Ta płyta? To jest albo inaczej. Poczekaj. Dlaczego ta płyta się nazywa jak inaczej? Mateo, to jest jeden z najlepszych producentów w kraju, wiesz? Dlaczego? No bo robi mega sztosy. Dlaczego? Jest... Robisz sztosy?